Dżdżyste londyńskie igrzyska. Kiedy na murawę wbiegł potężny nowogwinejczyk ze zniczem, Londyńczycy wstali z miejsc i podniosła się wrzawa. W londyńskiej mrzawce na stadion wszedł pochód rozpoczynający trzydzieste letnie igrzyska olimpijskie. W oczy rzucały się wielobarwne, nowo uszyte stroje. Czerwono-białe, jaskrawo-żółte, ciemno-purpurowe, zielonkawo-pomarańczowe, złociście połyskujące w słońcu. W pochodzie szli wioślarze i żeglarze, a kolarze nieśli rowery na mosiężnych stelarzach. Kolejne godziny i dni zajęły różne konkurencje. Publiczność musiała się przemieszczać. Gdy tory kolarskie znajdowały się na obrzeżach metropolii. Na głównej zaś arenie wszystkich ekscytował rzut młotem. W finale, 27,5-letni się zawahał. Potem zamachnął i młot poszybował hen-hen na 63 metr. Na podmiejskich boiskach piłka plażowa konkurowała z nożną. Chińscy szczypiorniści dostrzegli swoją szansę na awans i strzelali bramkę za bramką. Hokej na trawie, pięciobój nowoczesny i podnoszenie ciężarów zgromadziły niezmierzone rzesze rozentuzjazmowanych kibiców. A ja jeżdżę na łyżwach ale marzę o letnich igrzyskach. Zimę spędzam śpiąc jak niedźwiedź. Czy można by pogodzić moje marzenia z rzeczywistością? Czyż byłyby to tylko mrzonki? Czy niezgoda władz olimpijskich pogrąży mnie w bezbrzeżnym smutku, wpadnę w otchłań rozpaczy, czy jednak kiedyś szczęście rozsłoneczni moją sportową duszę?